uwaga, mówię szczególnie do tych, którzy się uchachali po poprzednim filmiku, żeby do was dotarło, mam nadzieję, że istnieje taka maleńka szansa, drodzy panowie, żeby do was dotarło. To ma powiem jeszcze trudniejszą do zrozumienia rzecz. Do zrozumienia. Kobieta, żeby zrozumieć, nie potrzebuje myśleć. Kobieta rozumie bez myślenia. My, faceci, potrzebujemy godzinami myśleć, żeby coś odkryć. A kobieta ma coś takiego, co my samce nazywamy intuicją i ona rozumie bez myślenia. Ona popatrzy na ciebie i ona wie o tobie dużo więcej niż ty sam o sobie. Ona nie musi godzinami myśleć. Informuje. Kobieta potrzebuje wyartykułować, żeby myśleć. Co wcale nie znaczy, że kobieta nie rozumie. Kobiety inaczej mają skonstruowany mózg. I to, co ty nazywasz myśleniem, to u kobiety trwa 0,1 sekundy. To, na co ty potrzebujesz wiele, wiele godzin, to ona to poznaje w chwilkę. I dlatego, jeżeli się śmiałeś po poprzednim filmiku, to znaczy, że ty myślałeś, że jesteś mądry. Sytuacja jest nieco inna, bo kobieta nie musi myśleć, żeby rozumieć. Ona to po prostu czuje. I to, co ty nazywasz zrozumieniem, to u niej nie wymaga myślenia. I dlatego uważaj, drogi mężczyzno, ponieważ mózg kobiety jest co najmniej 6 razy bardziej sprawny od twojego, jeżeli chodzi o syntezę, o wyciąganie wniosków. Ty możesz być całkiem niezły w analizie. Ty możesz po kolei rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast kobieta ma ogromną zdolność, umiejętność syntezy. I kobieta rozumie bez myślenia. Myślę, że zrozumiałeś.